dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo jubileuszowy, 200. odcinek Mazowsze, wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym programie. Centrum Folkloru Polskiego Karolin w Otrębusach już otwarte. Szkoły z Warszawy i okolic z unijnym wsparciem. Jesień sezonem zmian w Mazowieckim Instytucie Kultury. Powiat miński stawia na sport. Druh Bogdan Banaszczak ocalił życie 70-letniemu mężczyźnie. To miejsce, które pozwala poznać polską kulturę narodową w jej regionalnych odmianach. Pełne pamiątek po założycielach Mazowsza oraz przedmiotów związanych z historią zespołu, jak chociażby bezcenne rękopisy Tadeusza Sygietyńskiego. A mowa o Centrum Folkloru Polskiego Karolin, które właśnie zostało otwarte. Jesteście Państwo ciekawi, jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Stoimy przed Pałacem Karolin. To tu rozpoczęła się piękna historia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. To tutaj rozkwitła idea Tadeusza Sygietyńskiego i tutaj rozpoczęła się jego wielka misja, aby ocalić od zapomnienia folklor wsi, miasteczek, początkowo z regionu Mazowsza, a potem także z innych regionów Polski. W tym dziele Tadeusza Sygietyńskiego wspierała dzielnie Mira Zimińska-Sygietyńska, jego prawa ręka, żona, a następnie wieloletnia dyrektor zespołu Mazowsze, która nadała zespołowi ostateczny kształt, charakter i sceniczny wizerunek. Oto dziś otwieramy Centrum Folkloru Polskiego. Miejsce absolutnie wyjątkowe. Miejsce, jakiego nie ma nigdzie indziej. Miejsce, które jest dopełnieniem misji zespołu Mazowsze, upowszechniania polskiej kultury narodowej w jej regionalnych odmianach. Miejsce, w którym każdy będzie mógł doświadczyć i poczuć, czym jest Polska. Odbyć wędrówkę do korzeni naszej kultury i zachwycić się nią, tak jak zachwycili się ponad 70 lat temu Mira i Tadeusz Sygietyńscy. Centrum Folkloru Polskiego Karolin powstało z pasji i szacunku do tradycyjnej kultury ludowej. We wnętrzach pałacu znajduje się stała ekspozycja, w której harmonijnie przeplatają się dwa wątki. Pierwszym jest prezentacja kultury ludowej wybranych regionów Polski, drugim ukazanie stylu, jaki przez lata wykreował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze, prezentując stylizację polskiego folkloru w postaci barwnego widowiska zawierającego elementy muzyki i tańca. Dzisiaj otwieramy kolejny etap w życiu zespołu. I dzisiaj spotykamy się tutaj, w chwili, zdaje się, w kolejnej historycznej chwili, gdzie ten pałac zyska nowego ducha. Bo w tym pałacu będziemy mówili o folklorze polskim. Tu chcemy pokazać, jak folklor kształtował się przez stulecia. I wreszcie, jak stanowił on o polskości. Te pojęcia folkloru i ten pejzaż, który będziemy tutaj oglądali we wnętrzu tego pałacu, będziemy odnosili również do dnia dzisiejszego. Do tego, co robi dzisiaj Mazowsze. Projekt budowy Centrum Folkloru realizowany był od roku 2016 przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego wartość to blisko 26 milionów złotych, z czego środki samorządu Mazowsza to 12,5 miliona złotych. Jest to historyczny moment, przede wszystkim z tego powodu, że w pewnym sensie kończymy proces rozbudowy, rewitalizacji tej przepięknej siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsza.
Myślę, że to w tej chwili prawdziwa perła Mazowsza. Tadeusz Sygietyński, założyciel zespołu Mazowsze, mówił, że aby odkryć całą prawdę o ludziach, trzeba poznać ziemię, na której żyją. Centrum Folkloru Polskiego odkrywa przed nami te ziemie, te regiony, z których wyrosła polska kultura i my wszyscy. Początek nowego roku szkolnego dla 6 szkół z Warszawy oraz 8 z powiatów podwarszawskich zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Dlaczego? Trafią do nich nowe komputery, laptopy i pakiety internetu mobilnego. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd Mazowsza, polegającego na przygotowaniu nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Jego wartość to już ponad 55 milionów złotych. Pandemia zaskakiwała nas już niejednokrotnie. Wzrosty zachorowań na COVID-19 zamykały nagle przestrzeń publiczną, w tym także szkoły. I choć 1 września uczniowie wrócili do szkolnych ławek, nie ma żadnej pewności, że nauka zdalna lub hybrydowa nie będzie konieczna. Na taką sytuację mazowieckie szkoły przygotowuje samorząd województwa, doposażając je w niezbędny sprzęt w ramach unijnego programu. W tym roku również realizujemy program wsparcia do nauczania zdalnego dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Na ten program przeznaczyliśmy 55 milionów złotych. Ten program jest naszą odpowiedzią na potrzeby edukacyjne, jest odpowiedzią na nowoczesne techniki nauczania, ale też pierwszym etapem wsparcia z kolejnej perspektywy ze środków unijnych. Pracujemy już nad nowym programem i jesteśmy z tego programu dumni, bo wiemy, że pomagamy uczniom, pomagamy nauczycielom, ale też w jakimś sensie rodzicom. Wśród sprzętu, jaki trafi do szkół, są m.in. stanowiska komputerowe, monitory interaktywne, laptopy, projektory oraz moduły i programy edukacyjne. Jeśli będzie konieczne zorganizowanie nauki zdalnej, uczniowie bez dostępu do sieci zostaną wyposażeni w internet mobilny. Program obejmuje również szkolenia oraz zdalne instruktaże, które pomogą nauczycielom i uczniom efektywnie korzystać z zakupionego sprzętu. To jest nowoczesna po prostu ta edukacja XXI wieku. Nowy sprzęt zostanie dostarczony m.in. do 6 szkół w stolicy. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zwraca uwagę, że w stołecznych szkołach ponadpodstawowych uczy się niemal 1/3 uczniów z całej aglomeracji warszawskiej. Warszawa jest takim zapleczem i centrum edukacyjnym dla całej metropolii warszawskiej, więc my jesteśmy bardzo szczęśliwi i bardzo dumni, że to właśnie Warszawa jest takim ośrodkiem wybranym przez uczniów, ale też potrzeby mamy olbrzymie, więc każda złotówka, każde wsparcie jest dla nas bezcenne i bardzo za nie dziękujemy. Jak przyznaje Andrzej Wyrozębski, dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi imienia Bolesława Limanowskiego w Warszawie, dla szkoły to cywilizacyjny skok. Świetna zapowiedź, już mamy plany, co będziemy robić, a będziemy robić to, w czym jesteśmy dobrzy. Będziemy kształcić młodzież, będziemy kształcić mądrych ludzi, światłych, tak dobrze, jak tylko potrafimy. Mamy świetnych nauczycieli i to jest największy zasób szkoły i do tego największego zasobu, jakim są ludzie, teraz środki na oprzyrządowanie robimy przeskok o kilkanaście lat. Nowe stanowiska komputerowe, laptopy czy pakiety internetu mobilnego trafią także do 8 szkół z powiatów podwarszawskich. My w Wołominie dzięki właśnie środkom europejskim, dzięki dobrze napisanym wnioskom i przychylności województwa mazowieckiego korzystaliśmy już z takiej formy doposażenia naszych szkół w gminie Wołomin, co zdało niesamowicie dobrze egzamin przy zdalnym nauczaniu. Jak tylko pojawiła się następna możliwość i pieniądze do wykorzystania, oczywiście skłożyliśmy też skuteczny wniosek i nowy sprzęt po przetargu, który ogłosi jednostka, trafi i zasili naszą szkołę. Wartość realizowanego przez samorząd Mazowsza unijnego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego wynosi już ponad 55 milionów złotych. Na takie wiadomości w tym niełatwym pandemicznym czasie czekamy szczególnie. Każda możliwość spotkania się z kulturą i sztuką to namiastka powrotu do normalności. A tej jesieni takich możliwości nie zabraknie w Mazowieckim Instytucie Kultury. Zwłaszcza, że otwarcie nowej przestrzeni czytelni słów i dźwięków Elektra właśnie stało się faktem.
Początek września to dla Mazowieckiego Instytutu Kultury czas powrotu po pandemicznej przerwie. Nowy, odświeżony repertuar i nowa przestrzeń, czytelnia słów i dźwięków Elektra. W tym sezonie Mazowiecki Instytut Kultury zmienia się także zewnętrznie. Zabytkowy budynek czeka rewitalizacja. Bardzo się cieszymy, że możemy po pandemicznej przerwie wrócić do Mazowieckiego Instytutu Kultury, otworzyć sezon z nowymi projektami, na które bardzo czekaliśmy, ale przede wszystkim cieszę się również bardzo, że już za chwilę będziemy witać gości w progach wspaniale odnowionego Mazowieckiego Instytutu Kultury dzięki wsparciu Sejmiku, dzięki wsparciu zarządu. Czytelnia Elektra to miejsce, które łączy w sobie funkcję salonu literackiego z klimatem niezależnego sklepu płytowego. To miejsce inspirujących spotkań i wymiany kulturalnych doświadczeń. To także miejsce relaksu, cichej pracy i przestrzeń do odkrywania literackiego i muzycznego uniwersum. To także scena dla działań kultury niezależnej, eksperymentalnej, o czym przekona się każdy, kto odwiedzi Mazowiecki Instytut Kultury i Elektrę. Elektra to nie tylko książki, to także płyty winylowe, które przeżywają teraz swój renesans. Jak wpadliśmy ten pomysł? W dosyć prozaiczny sposób. Te płyty już tu były. Okazuje się, że dawna biblioteka, która tutaj miała miejsce, wypożyczała także płyty. Bardzo taki, jakby powiedzieć, różnorodny zestaw tych płyt odziedziczyliśmy. Zapraszamy do czytelni Elektra na żywo, zapraszamy na naszą stronę, na Facebooka i media społecznościowe. No i w ogóle tutaj miejsce otwarte codziennie od 12 do 19. Po metamorfozie wnętrza i ducha Mazowieckiego Instytutu Kultury czas na zmiany zewnętrzne. Jedną z istotniejszych zmian, która czeka placówkę jeszcze w tym roku, jest renowacja elewacji siedziby Mazowieckiego Instytutu Kultury. Dawny wygląd odzyskają tynki i detale sztukatorskie, a także rzeźby i detale kamienne. Konserwacji poddane zostaną także elementy metalowe, balkon oraz taras. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1 300 000 zł. Samorząd województwa mazowieckiego jest organizatorem dla Mazowieckiego Instytutu Kultury. To znaczy, że finansuje działalność instytutu w 100%. Także udziela dotacji celowych na inne zadania. Oprócz wsparcia tej podstawowej działalności Instytutu prowadzimy także wspólnie dwa projekty. Jeden z projektów to jest Impuls Kultury. Jest to konkurs, do którego zgłoszenia są do 15 września. Jest to Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Drugim projektem, jaki realizujemy wspólnie, jest to konkurs Innowacyjny Menadżer Kultury. Jest on kierowany do menadżerek i menadżerów zarządzających instytucjami kultury na terenie województwa mazowieckiego. Mazowiecki Instytut Kultury to nie tylko przestrzeń, ale także energia. Od września na Elektoralnej zagości nowy cykl koncertów Open Sound, w ramach którego będzie można usłyszeć młodych wokalistów i poczuć nowe muzyczne wibracje. Wraz z jesienią powrócą także cykliczne wydarzenia realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury, takie jak comiesięczne koncerty w ramach Swing Clubu. Nie zabraknie także wieczorów teatru tańca, w tym akcji Site Specific i spektakli Teatru Mazowieckiego. Natomiast w połowie października w Mazowieckim Instytucie Kultury zrobi się bardzo kobieco, a to za sprawą nowego festiwalu literackiego Persona. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń dostępne są na stronie www.mik.waw.pl. Warto je śledzić i być tej jesieni w Mazowieckim Instytucie Kultury. Nowe możliwości aktywnego wypoczynku i dbania o swoje zdrowie w tym roku zyskają mieszkańcy powiatu mińskiego. 12 inwestycji z tego terenu otrzymało dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. W tym roku wsparcie otrzyma aż 206 inwestycji z całego województwa. Jak efektywny potrafi być Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej, wie gmina Kałuszyn. W 2019 roku stadion miejski, z którego na co dzień korzysta klub sportowy Wiktoria, przeszedł znaczącą modernizację. Został zamontowany tu m.in. automatyczny system nawadniania murawy wraz ze studnią głębinową, identyczny jaki zainstalowano w Polsce na dwóch stadionach będących arenami Euro. Ostatnie 3 lata to była intensyfikacja tych inwestycji. Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego wykonaliśmy automatyczny system nawadniania.
trybuny i zadeszenie tych trybun, które cieszą i młodzież, i dorosłych. Teraz w Kałuszynie czas na kolejną inwestycję, a konkretnie remont kompleksu boisk przy szkole podstawowej. To właśnie to zadanie znalazło się m.in. w gronie 12 przedsięwzięć z powiatu mińskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Tych projektów jest wiele, bo praktycznie każda gmina z powiatu mińskiego dostała dofinansowanie. 1,5 miliona złotych w sumie, ale są bardzo różne projekty, bo jest i skatepark, są boiska, ale jest i zaplecze, więc bardzo dużo różnych inwestycji. Dofinansowanie jest w zależności od wielkości projektu, od 80 do 200 tysięcy złotych. To autorski program samorządu Mazowsza, który realizowany jest od 2018 roku. Przez ten czas w całym regionie udało się wybudować lub zmodernizować 289 obiektów sportowych. W tym roku z ponad 270 nadesłanych wniosków radni województwa wskazali 206 inwestycji, które otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza. Jesteśmy dumni z tego programu, dlatego że w czasie pandemii aktywność sportowa, zdrowie, to co tworzy naszą kondycję, szczególnie kondycję dzieciaków, jest dla nas najważniejsze. Jesteśmy dumni, że udało się w tym roku tak duże środki zabezpieczyć na ten cel. W sumie w tym roku na rozwój bazy sportowej w ramach programu popłynie prawie 31 milionów złotych. Jego błyskawiczna reakcja pozwoliła ocalić życie 70-letniemu mężczyźnie i umożliwiła podjęcie dalszych działań przez służby ratownicze. Za postawę i gotowość niesienia pomocy oraz bezinteresowną służbę ludziom druh Bogdan Banaszczak otrzymał tytuł Strażaka Miesiąca Maja 2021. Bogdan Banaszczak strażakiem ochotnikiem jest 16 lat. Bezinteresownie niesie pomoc działając w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie. Oprócz tego pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie oraz jest członkiem zarządu powiatu w Płocku. Tegoroczny weekend majowy zapamięta na długo. Nie tylko on, także mężczyzna, któremu podczas mszy świętej w katedrze płockiej uratował życie. 3 maja bieżącego roku podczas uroczystości, które odbywały się o godzinie 12:00, z racji pełnionej funkcji członka zarządu Rady Powiatu, ale także ze swoją rodziną brałem udział w tych uroczystościach. Usiedliśmy akurat z rodziną na końcu katedry, po prawej stronie, i po powrocie od komunii mężczyzna, który siedział przed nami, zasłabł, upadł na kolana mojej córki. W tym momencie podjąłem akcję, żeby próbować pomóc temu człowiekowi. Poprosiłem kilku mężczyzn o przeniesienie poszkodowanego do kruchty. Następnie sprawdziłem, czy oddycha. Okazuje się, że niestety nie dawał żadnych oznak życia. I w tym momencie podjąłem akcję reanimacyjną. Z pomocą drugiej osoby kontynuował udzielanie pierwszej pomocy do przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego. Rzeczywiście sprawa wyglądała bardzo poważnie. Potem się okazało, że mężczyzna pochodził z Chodeczy koło Włocławka, wieku około 70 lat. I z informacji, które pozyskałem, wiem, że był około tygodnia w śpiączce, jednak udało się uratować jego życie. Świadkiem tego zdarzenia był marszałek Adam Struzik. Poprosiliśmy również przez mikrofony w katedrze, aby zgłosił się, jeżeli jest w kościele lekarz. Tutaj na szczęście okazało się, że był pan marszałek Adam Struzik, który do nas przybył i nadzorował całą tą akcję. Natychmiast podjęta akcja reanimacyjna przez tego strażaka uratowała temu człowiekowi życie. Później przyjechał zespół ratunkowy. Kontynuowali akcję reanimacyjną. Ten pacjent trafił do szpitala wojewódzkiego w Płocku, no i żyje. Więc to bez wątpienia przykład takiej dobrej postawy strażaka i człowieka. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, tego typu sytuacje wymagają ogromnego opanowania. Tak było w przypadku bohatera, drucha Bogdana Banaszczyka, który od razu przystąpił do działania i uratował drugiemu człowiekowi życie. Za swoją profesjonalną postawę otrzymał tytuł Strażaka Miesiąca Maja 2021. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękujemy, że zechcieliście być Państwo z nami przez dotychczasowych 200 odcinków programu Mazowsze Wiadomości z Regionu. Nie żegnamy się jednak, bo przygotowaliśmy dla Państwa coś szczególnego.
A już wkrótce zapraszam na kolejny 201 odcinek programu Mazowsze Wiadomości z regionu. Do zobaczenia.